Dziwne pytanie. Co jest nie tak z pięciopunktowym kalwinizmem? Albo generalnie, czy z pięciopunktowym kalwinizmem jest wszystko ok? I tutaj jest kluczowa kwestia, jak odpowiemy na to pytanie. On mnie miłuje, to jest prawda, Bóg mnie miłuje, ale są też tacy, którzy mówią, że Bóg nie miłuje mnie. Istnieje dziś system nauczania, który zaraża nasze znane nam dzieci Boże i też zaraża fundamentalne kościoły, czyli te, które wyznają dosłowne zmartwychwstanie Pana Jezusa, dosłowną boskość Pana Jezusa i dosłowne powtórne przyjście Pana Jezusa, bo fundamentalne to nie znaczy, że jakieś coś strasznego się dzieje, tylko określenie fundamentalizm jest związane z punktami wiary, które fundamentaliści na konferencji fundamentalistycznej założycielskiej tego ruchu podjęli i tam było między innymi narodzenie z dziewicy Marii, a nie z narodzin naturalnych z Józefa, jak to twierdziły wtedy niefundamentalne kręgi wierzących. I też doskonała ofiara Pana Jezusa wystarczająca jest wyznaniem typowym dla fundamentalnych kręgów. Natomiast niefundamentalne kręgi twierdziły, że ta ofiara nie wystarczy, że trzeba dołożyć do tego wierność ludzką, ludzkie uczynki, dorobić sobie. Więc jeżeli słyszysz, że ktoś jest chrześcijańskim fundamentalistą, to jest to człowiek, który wierzy po prostu w fundamenty wiary, takie, że Słowo Boże, Biblia jest nieomylna w swoich 66 księgach. Każdy fragment Słowa Bożego jest nieomylny i wiarygodny, a nie fundamentalne kręgi powiedzą, że nie, nie, to są jakieś takie tylko propozycje luźne, nie jest to Słowo Boże. Natomiast fundamentalne mówią tak, to jest Biblia, to jest Słowo Boże. I tak więc niestety w kręgach fundamentalnych wierzących pojawiają się takie wpływy pięciopunktowego kalwinizmu. Pięciopunktowy kalwinizm tak z grubsza jest fundamentalistycznym ruchem, czyli to jest taka wewnętrzna choroba fundamentalizmu rozsiewająca się jak zgorzel i dlatego no, jest to grupa wierzących, prawdziwych zbawionych, którzy zostali uwikłani w system kalwinizmu i są to prawdziwie wierzący w wielu przypadkach ludzie, bez jakichś zastrzeżeń. Oni wierzą, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus faktycznie cierpiał na krzyżu Golgoty, wierzą, że zbawienie jest na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, więc tu oczywiście mówiąc tak szeroko, to są po prostu bracia w wierze. Natomiast niestety pewien zabobon, który właśnie jest tematem dzisiejszego nagrania, się wśród nich rozplenił. Jest to przesąd i zabobon, wymieszanie ludzkiej mądrości z ich wiarą w Biblię, słuszną wiarą w Biblię, z niesłuszną ludzką zabobonnością i przesądnością. Jest to bardzo przykra mieszanka, ale dotyka każdego z nas, więc także również i mnie. I nie, że mnie dotyka pięciopunktowy kalwinizm, tylko mnie dotyka to, że moje przesądy i moje zabobony mają wpływ na to, jak ja szybko biegnę za posłuszeństwem Słowa Bożego. I obym zawsze chciał biec tak, jak należy według Ducha Świętego, ale też wiem, że dopiero wtedy, gdy będę w niebie, zobaczę tak, jak sam jestem ujrzany. Czyli tutaj nie, że się wywyższam nad wierzącymi, którzy popadli w pięciopunktowy kalwinizm. Nie jest to moją tutaj chęcią, żadnym zamiarem. I te właśnie chrześcijańskie kręgi są skażane przez pięciopunktowy kalwinizm. Także formalne szkoły teologiczne, fundamentalne kościoły, instytuty biblijne, chrześcijańskie kolegia i seminaria, czyli takie zinstytucjonalizowane formy edukacji, z której potem są delegowani
pracownicy na pola misyjne, czy też pastorzy, o których niebiblijności mówiłem w innym nagraniu. No ale jeżeli taki nabuzowany pastor tą teologią trafia do kościoła, to ta błędna interpretacja rozsiewana jest potem przez niego we wszystkich kierunkach. I ten błąd jest znany jako pięciopunktowy kalwinizm i wywodzi się z interpretacji Słowa Bożego przez Jana Kalwina, mniej lub bardziej. Przerażające jest to, że rozprzestrzenił się na fundamentalne kościoły, fundamentalnie wierzących i szkoły przy niewielkim sprzeciwie to się stało. Wygląda na to, że zwolennicy neoewangelikalizmu, bo tak ten ruch musimy także tutaj wspomnieć, krytykujący fundamentalistów za ich rzekomy brak uczoności w stosunku do Słowa Bożego, wywarli ogromny wpływ. W miarę jak ten system fałszywych doktryn rozprzestrzenia się w ostatnich bastionach biblijnego chrześcijaństwa, zapada cisza, w czasie której ci, którzy usługują Słowem Bożym, ci, którzy mają też niebiblijną pozycję pastora lub formalnego nauczyciela, ale także bracia stający za kazalnicą wierności Słowu Bożemu i nie mający tutaj jakiejś ordynowanej funkcji, coraz częściej muszą i powinni odpowiadać Słowem Bożym. Wydaje się, że intelektualizm tego nauczania, tego systemu nauczania rzucił urok, czar na tych, którzy powinni stać jako broniący czystości Ewangelii, a wola oporu jest tłumiona z obawy przed powiedzeniem czegoś nieintelektualnego, nieinteligentnego. I dlatego zachęcam każdego do porównania pięciu punktów kalwinizmów ze Słowem Bożym i poproszenia Boga, aby przez swojego ducha poprowadził do całej prawdy, jak to zresztą obiecał, że to chętnie zrobi bez wypominania. Najlepiej jest się modlić o rzeczy, które są obiecane w Biblii. Wtedy mamy gwarancję, że je otrzymamy. Odnosząc się do pięciu punktów kalwinizmu, Lorraine Boettner, taki autor, stwierdził na stronie swojej książki Reformowana doktryna predestynacji, udowodni, że którykolwiek z tych pięciu punktów jest prawdziwy, a wtedy wszystkie będą logicznymi i niezbędnymi częściami systemu. Udowodni, że którakolwiek z nich jest fałszywa, a cały system musi zostać porzucony. Boettnera między innymi znam z tej dosyć ciekawej pozycji i dużo osób, które zajmowały się błędami rzymskiego katolicyzmu, na tą pozycję sobie prędzej czy później trafi, jest świetnie przygotowana, ale to potem rozsiewa taki czar na temat tego, co Boettner, brat lub pan, zależy, czy go uznajesz za brata, czy uznajesz go za pana, Mr. Boettner, jest po prostu tutaj także kontynuatorem tej myśli pięciopunktowego kalwinizmu i to, co wykonał dobrą pracę w zakresie wypunktowania błędów rzymskiego katolicyzmu, jest potem domyślnie w głowie przenoszone na jego ocenę kalwinizmu. No ale punktować rzymskich katolików za ich niebiblijność potrafią dowolni ludzie, którzy po prostu zwyczajnie widzą, jak jaskrawie jest to niebiblijny system. Więc to, że ktoś kopie leżącego, czyli rzymski katolicyzm, nie znaczy, że sam zdrowo stoi i tutaj mamy taki przypadek. Oczywiście omawiając rzymski katolicyzm, posługuje się jego Brewarium Fidei i jego katechizmem, omawiając pięciopunktowy kalwinizm. Tutaj też trzeba sięgnąć do
zasady chrześcijańskiej religii napisanej przez Kalwina. Tu mam skróconą wersję, ale też mam pełną wersję, oczywiście tłumaczoną na angielski, bo łaciny nie znam, więc tutaj bazuję na tłumaczeniu. I tutaj te punkty, no więc one przez Boetnera są oczywiście syntetyzowanymi twierdzeniami. Myślę, że Jan Kalwin spaliłby pana Boetnera na stosie za te twierdzenia, natomiast faktycznie jest to nam podawane jako kalwinizm. Ponieważ pan Boetner jest uważany za autorytet w dziedzinie pięciopunktowego kalwinizmu, to zachęcam paradoksalnie do pójścia za jego radą i porzucenia systemu, gdy okaże się, że jeden z pięciu punktów jest błędny. Pięć punktów kalwinizmu jest następujących. Ja dostałem wiele publikacji o pięciu punktach kalwinizmu. Między innymi w Polsce była taka inicjatywa Reformacja w Polsce, gdzie otrzymywałem periodyk taki regularnie. Nie wiem, co się z nim stało. Któregoś dnia po prostu przestał być dostarczany na mój adres, ale dopóki był, to byłem na bieżąco. Tam też były wysyłane różnego rodzaju publikacje tłumaczone przez to środowisko. Tak więc z tym kalwinizmem pięciopunktowym osobiście się spotkałem, no tak, w zasadzie na samym początku. Na samym początku mojego chrześcijaństwa, 30, tutaj byłoby to 33 lata temu, już pierwsze takie rozmowy miałem z różnymi ludźmi podającymi się za kalwinistów i pięciopunktowych oczywiście. I jednym z pierwszych moich pytań, jak byłem młodym wierzącym, było do starszych wierzących: co to jest ten pięciopunktowy kalwinizm, albo czy ty jesteś pięciopunktowym kalwinistą? Na kanale jest już nagrane jedno z nagrań, które udostępniłem, Jednostronna teologia, ona też dotyczy kalwinizmu, i też wcześniej ze dwa, trzy takie nagrania dotyczące kalwinizmu również były, więc zachęcam do znalezienia ich. Dziś zajmujemy się stricte tymi pięcioma punktami kalwinizmu i te pięć punktów kalwinizmu jest: po pierwsze, całkowita niezdolność, po drugie, bezwarunkowe wybranie, po trzecie, ograniczone zadośćuczynienie, po czwarte, nieodparta łaska, po piąte, wytrwałość świętych. Oczywiście to się po angielsku układa w taki modny wyraz tulip, stąd logo tego pięciopunktowego systemu błędu jest kwiatek, tulipan. I jest to atrakcyjne graficznie przedstawiać to w postaci tulipanów, no ale tak się dzieje, marketing jest ważny, przy zwodzeniu szczególnie. I nie jest moim celem przedstawienie wyczerpującego studium tych punktów i zbadanie Pisma Świętego pod kątem używanych przez kalwinistów do udowodnienia ich systemu fragmentów nauczania. Raczej chciałbym w tym moim tutaj studium odpowiedzieć krótko na pytanie, i to nie jest przeznaczone dla kalwinistów, a raczej dla tych, którzy pytają, co to u licha ten pięciopunktowy kalwinizm jest, czy powinienem się w to angażować. Nie, nie powinieneś, trzymaj się jak najdalej, jest to tak samo błędna doktryna jak doktryna adwentystów Dnia Siódmego, Świadków Jehowy, Mormonów. Po prostu jest to niebiblijny system nałożony na niektóre fragmenty Biblii. I dlatego raczej chciałbym, żeby ci wierzący, którzy już się z tym zetknęli gdzieś w rozmowach, żeby skoro chcą wiedzieć, to w bardzo prosty sposób, aby się dowiedzieli, czym jest pięć punktów,
i dlaczego nie są one zgodne z Pismem Świętym, albo czy są one zgodne z Pismem Świętym, nie są. Całkowita niezdolność to jest jedna z rzeczy. Pięciopunktowy kalwinizm naucza, że człowiek jest całkowicie niezdolny do uczynienia czegokolwiek. Całkowicie niezdolny do uczynienia czegokolwiek w celu uzyskania zbawienia. Brzmi atrakcyjnie, prawda? Mamy upadłego grzesznika, który jak moneta leży gdzieś tam i dopóki Bóg go nie znajdzie, no to zbawienia nie ma. No, brzmi dobrze, natomiast to nie o to chodzi w kalwinizmie, niestety. Gdyby o to chodziło, to nie poruszałbym tego zagadnienia. Więc kalwiniści twierdzą bardzo dobitnie, ci pięciopunktowi, że człowiek nie może pokutować ani wierzyć w Ewangelię. Ich nauczanie jest takie, że człowiek nie może uwierzyć, dopóki nie narodzi się na nowo. To nowe narodzenie jest spowodowane przez Boga, który wybiera pewne osoby i dokonuje ich odrodzenia. Ci, których on, Bóg, odrodzi, są następnie zdolni do wiary na mocy swoich nowych narodzin. Człowiek według tego poglądu nie ma wolnej woli, dzięki której mógłby przyjść do Chrystusa po zbawienie. W odniesieniu do stwierdzenia, że człowiek nie może powrócić, to znajdujemy między innymi fragmenty Pisma Świętego w Słowie Bożym, stwierdzające coś dokładnie przeciwnego. W Dziejach Apostolskich 17:30. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 30 werset. Jeżeli tedy Bóg był pobłażliwym dla czasów niewiadomości, obecnie przykazuje wszystkim ludziom wszędzie, aby się upamiętali. Tak, dowiadujemy się, że Bóg nakazuje wszystkim ludziom na całym świecie, aby pokutowali, upamiętali się. A skoro tak nakazał, to Bóg oczekuje, że mogą i że będą pokutować. 2 Piotra 3:9. Nie zwleka Pan tego, co obiecał, jak to niektórzy uważają za zwlekanie, ale okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Tak, czytamy tam w 2 Piotra 3:9, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy przyszli do upamiętania, aby wszyscy przyszli do pokuty. Jeżeli powinni przyjść, to mogą przyjść. Bóg nie kpi z ludzi, prosząc ich o zrobienie tego, czego nie mogą zrobić. To przecież jest obelga skierowana w kierunku Boga. Tak twierdzić, że Bóg miałby coś takiego oczekiwać, czego nie miałby prawa oczekiwać. W Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, 18 werset. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 18 werset. A to usłyszawszy, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc: więc wtedy i poganom dał Bóg upamiętanie ku życiu. Tak, czyli czytamy, że Bóg także poganom dał pokutę ku żywotowi. Zauważmy, że pokuta przychodzi jako pierwsza. Nie mówię o pokucie z grzechów, bo o tym temacie już było na kanale nagrane wiele rzeczy. Tu chodzi o pokutę, o upamiętanie, o uznanie się przed Bogiem. I pokuta przychodzi jako pierwsza, uznanie się przed Bogiem przychodzi jako pierwsze, upamiętanie się przychodzi jako pierwsze, a równoległym rezultatem jest życie.
Jeśli chodzi o stwierdzenie, że człowiek nie mógłby, nie może wierzyć w Ewangelię, że człowiek nie może wierzyć, dopóki nie narodzi się na nowo, to warto uwierzyć Słowu Bożemu, które mówi na przykład w pierwszym liście Jana, 12 werset. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset. Lecz tym, którzy go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Czyli widać wyraźnie, najpierw go przyjęli, potem mają moc stać się dziećmi Bożymi, czyli narodzić się na nowo. Także mamy Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 15. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Także 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Także 36 werset. 36 werset. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy Synowi, nie będzie oglądał życia, lecz gniew Boży zostaje nad nim. Tak właśnie Słowo Boże nas uczy, także w 5 rozdziale, 24 wersecie tejże Ewangelii. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do życia. I także 6 rozdział, 40 werset. Tych miejsc jest całe nagromadzenie. Dużo tego jest. A wola tego, który mnie posłał, jest ta, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne i ja go wzbudzę w dzień ostateczny. Oraz 7:39, 7 rozdział, 39 werset. To jest. A to mówił o duchu, którego wziąć mieli wierzący w Niego, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, dlatego że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. I także 12 rozdział, 36 werset. 12 rozdział, 36 werset. Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Tak więc widzimy wyraźnie, także 20 rozdział, 31 werset. 20 rozdział, 31 werset. Ale te są napisane, abyście wierzyli, abyście uwierzyli. Ale te są napisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i żebyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. Czyli te są napisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. I żebyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. Wszystkie te fragmenty Słowa Bożego, Biblii, pokazują, że życie wieczne, życie duchowe następuje po uwierzeniu grzesznika w Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan jako powód napisania swojej Ewangelii podał, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie przez imię Jego. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 31 werset. Jest bardzo jasne, że wiara jest pierwsza, a nowe narodziny następują nie przed nią, czyli równolegle po niej. Zacytowane przed chwilką przeze mnie miejsca z Ewangelii Jana w żaden sposób nie wyczerpują listy fragmentów, które dowodzą życia przez wiarę.
Jeśli weźmiesz do ręki konkordancję Stronga i przestudiujesz słowa wierzyć, uwierzyć, zaufać, znajdziesz ich znacznie więcej. Konkordancja Stronga to jest ta, widać jej, ale o, takie dzieło występuje na rynku wydawniczym. Mamy ją, o ile można tak powiedzieć, również w języku polskim, wydane przez wiele oficyn. To, co tutaj mogę pokazać, oto na przykład jest cała Biblia w systemie Stronga, czyli jest takie coś. Także w systemie Stronga jest grecko-polski słownik, jest też słownik hebrajsko-aramejsko-polski Stronga, gdzie te słowa wierzyć, uwierzyć sobie warto wziąć i przestudiować i sprawdzić, i nie dać się zwodzić tego typu ruchom jak pięciopunktowi kalwiniści. Znajdziesz w tych właśnie miejscach Biblii wymienionych w tych publikacjach pod hasłem wierzyć, uwierzyć znacznie więcej. Znacznie więcej tychże informacji. Powszechnie znanym jest fragment Dziejów Apostolskich, 16 rozdział, 31 werset. Dzieje Apostolskie, 16:31. A oni rzekli: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. Jednoznacznie widać. Apostoł Paweł powiedział: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Oczywiście kalwiniści pięciopunktowi przekręciliby to tak, aby to brzmiało sobie coś w rodzaju: gdy zostaniesz zbawiony przez Pana Jezusa Chrystusa, wtedy uwierzysz. No, tak Słowo Boże nie mówi. Cóż za całkowite lekceważenie prostego nauczania Słowa Bożego. Jeśli chodzi o stwierdzenie, że człowiek nie ma wolnej woli, dzięki której mógłby przyjść do Chrystusa, to warto zwrócić uwagę na to, co Pan Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii Jana 7:17. Jana 7:17. Jeśli kto chce czynić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy ja sam z siebie mówię. Jeśli kto chce czynić wolę Jego, pozna naukę. Tutaj Pan Jezus powiedział, że człowiek może chcieć czynić wolę Bożą. W ogóle nie wiem, skąd ten system pięciopunktowego kalwinizmu się w czyimś sercu czy głowie narodził. Bo to jest wprost całkowite niezgodzenie się z tym, co Pismo Święte mówi, wyznawanie takiego kalwinizmu. Jeśli kto chce czynić wolę Jego, pozna naukę. Tutaj Pan Jezus powiedział, że człowiek może chcieć czynić wolę Bożą. Ponownie takie podobne argumenty możemy wywieść z Jana, 5 rozdział, 40 werset. Ewangelia Jana 5:40. I nie chcecie przyjść do mnie, abyście życie mieli. Jezus Chrystus, Pan, nie wyznawał pięciopunktowego kalwinizmu, gdyż zganił Żydów, mówiąc: nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie chodziło o to, że nie mogli przyjść, ale o to, że nie chcieli przyjść. W
W objawieniu Jana 22:17. 22:17. I duch i oblubienica mówią: przyjdź. I kto słyszy, niech rzecze: przyjdź. I kto pragnie, niech przyjdzie. I kto chce, niech bierze wodę życia darmo. Tak, objawienie 22:17. Słowo Boże oświadcza: kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Kto chce. Tutaj Bóg składa prawdziwą ofertę wody życia każdemu, kto chce. Więc ci, którzy miłują Boga, powinni zauważyć, że Bogu spodobało się przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 21 werset nam na to wskazuje. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, werset 21. Gdy bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących. Zbawienie jest przez wiarę. A jeśli mówimy zgubionemu człowiekowi, że nie może uwierzyć, zamykamy przed nim bramy nieba i znajdujemy się w ohydnym towarzystwie tego, który zaślepił umysły tych, którzy nie wierzą, aby im nie świeciło światło chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. I to jest poważne ostrzeżenie dla tych wierzących, zbawionych, którzy się uwikłali po nawróceniu w kalwinizm. Robisz dzieło diabelskie, jeśli propagujesz pięciopunktowy kalwinizm. I drugi Koryntian, czwarty rozdział, czwarty werset, w których Bóg wieku tego oślepił umysły niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusa, który jest wyobrażeniem Boga. To jest już, widać, obalony cały pięciopunktowy kalwinizm, bo zgodnie z ideologią Boetnera wystarczy obalić jeden punkt i całość wywalamy do śmietnika. Możesz dalej oglądać z ciekawości, co się będzie działo z pozostałymi punktami. Ale co do zasady, już wiesz, że kalwinizm pięciopunktowy jest fałszywy. Tulipany do kompostownika. Bezwarunkowe wybranie. Nauczanie pięciopunktowego kalwinizmu głosi, że Bóg postanowił i zadekretował, że niektórzy mają być zbawieni bez żadnych warunków. Bez żadnych warunków, które musiałyby być potencjalnie spełnione z ich strony. Nazywa się to bezwarunkowym wyborem i polega na wybraniu niektórych do zbawienia w Chrystusie przy jednoczesnym wybraniu pozostałych w stanie zguby poprzez niewybranie ich. To wybranie nie opiera się na Bożej przedwiedzy, że niektórzy uwierzą, ale opiera się na Bożej, Jego Bożej suwerennej woli wybrania niektórych. Ci, którzy nie zostali wybrani, by stać się częścią wybranych Bożych, nie mogą w żaden sposób wejść do tego grona według tej nauki. Zgodnie z tym nauczaniem stwierdza się, że Bóg nie kocha wszystkich ludzi, ale tylko tych, których wybrał do zbawienia. Pismo Święte wyraźnie mówi, że Bóg ma swoich wybranych, którzy przez wiarę w Jezusa Chrystusa są z góry przeznaczeni do upodobnienia się do obrazu Jego Syna. To jest fakt. Natomiast to wybranie w pięciopunktowym kalwinizmie jest dalekie od prawdy, choć dla osób postronnych może wyglądać na
coś podobnego do tego, co Pismo Święte mówi. Bo Pismo Święte wyraźnie mówi, że Bóg ma swoich wybranych w Chrystusie. Ale też trzeba pamiętać, że na przykład Dawid nie był wybrany przed założeniem świata, a został zbawiony. Też wiemy, że inni święci Starego Testamentu nie byli wybrani przed założeniem świata, a są zbawieni. Więc to nie ma jedno z drugim takiego 1:1 przełożenia. I Rzymian, 8 rozdział, 29 werset, mówi o biblijnym wybraniu. List do Rzymian, 8 rozdział, 29 werset. Albowiem, których on przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi syna jego, żeby on był pierworodnym między wielu braćmi. Tak Słowo Boże mówi. Są oni adoptowani przez Boga i wybrani w Chrystusie przed założeniem świata, bo tak mówi list do Efezjan. List do Efezjan, 1 rozdział. Czwarty i piąty werset. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed nim w miłości i przeznaczył nas ku przysposobieniu sobie za synów przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. To wybranie jest wyraźnie zadeklarowane jako oparte na tym, co Słowo Boże nam tutaj wyraźnie mówi. I pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, drugi werset. Wybranych według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnoży. Tak Słowo Boże mówi i w Rzymian 8:29 też już czytaliśmy Słowo Boże. Ponieważ Bóg zna koniec od początku, zna również tych, którzy są wybrani przez Niego przed założeniem świata. Tych, którzy są Chrystusowi. I zaplanował, że będą oni chwalić Jego chwałę przez wszystkie wieki i przez nich okaże przeogromne bogactwo swej łaski, bo tak mówi Efezjan, rozdział 2, werset 7. Efezjan 2:7, aby okazał w przyszłych wiekach niezmierne bogactwo łaski swojej w dobroci ku nam w Chrystusie Jezusie. Natomiast nigdzie Pismo Święte nie mówi, że Bóg kogoś wybrał do zatracenia. Nie. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I ci, którzy nie są wybrani, jeśli uwierzą w Pana Jezusa, będą jak najbardziej zbawieni. Pismo Święte bardzo wyraźnie stwierdza, że ktokolwiek zechce, może przyjść do Chrystusa. Przeczytaj wiele miejsc Słowa Bożego i nie znajdziesz nigdzie nauki o wybraniu do potępienia. A jeśli popatrzymy w Ewangelię Jana 3:15-16, te same miejsca, które już przedtem były przeze mnie przypomniane, to przypomnę je jeszcze raz. Tu nie ma miejsca na to, żeby ograniczać komuś uwierzenie. Więc 3:15-16. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Także mamy 4 rozdział, 14 werset tejże Ewangelii Jana, 4 rozdział, werset 14. Lecz kto będzie pił tę wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Także 12 rozdział, 46 werset
także nas poucza w tym zakresie. 12:46. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby żaden, kto wierzy we mnie, w ciemności nie pozostał. Tak, taki jest cel Pana Jezusa. Dzieje Apostolskie 2:21. Dzieje Apostolskie, 2:21. Dzieje Apostolskie 2:21. I stanie się, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Oraz 10:43 dzieje. Dzieje, rozdział 10, werset 43. 10:43. O tym wszyscy prorocy świadczą, iż przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, który wierzy w Niego. Każdy, który wierzy w Niego, odbierze odpuszczenie grzechów. A także Rzymian 3, Objawienie 22:17. Objawienie 22:17. 17. I duch i oblubienica mówią: przyjdź, i kto słyszy, niech rzecze: przyjdź, i kto pragnie, niech przyjdzie, i kto chce, niech bierze wodę życia darmo. Słowo ktokolwiek oznacza wszystkich, każdego, każdego jednego, całość, ponieważ wierzymy w pełne natchnienie Biblii, pełne natchnienie Słowa Bożego. Jesteśmy również przez Słowo Boże zobligowani, zmuszeni wierzyć, że kiedy Bóg skłania piszących Pismo Święte do powiedzenia ktokolwiek, to właśnie to ma na myśli. To, że istnieje warunek, który musi być spełniony, aby ktoś mógł być zbawiony, jest udowodnione słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Jana 8:24. Jana, 8 rozdział, werset 24. Przetom wam powiedział, iż pomrzecie w grzechach swoich, bo jeśli nie wierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grzechach swoich. Tak Słowo Boże wyraźnie nam mówi: jeśli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie. Pomrzecie. Pomrzecie w grzechach swoich. Inne wersety Pisma Świętego, przypomniane wcześniej przeze mnie, są właśnie kolejnym dowodem tego faktu, że nie ma czegoś takiego jak wybranie ku potępieniu, czyli punkt drugi kalwinizmu pada. Kolejna kwestia, czyli całkowita niezdolność, aby potwierdzić warunkowy wymóg wiary w celu uzyskania zbawienia. To, że Bóg kocha wszystkich ludzi na tym świecie i posłał swojego Syna, aby za nich umarł, jest całkowicie jasne z Ewangelii Jana 3:16. Pięciopunktowy kalwinista zmienia często w swoich wypowiedziach słowo świat, znaczenie słowa świat w tym miejscu i dodaje do Słowa Bożego, umieszczając bezpośrednio za nim albo przed nim słowa wybrani. Werset ten brzmi więc według kalwinistów: albowiem tak Bóg umiłował wybranych, że Syna swego jednorodzonego dał. I ten sposób było niejednokrotnie przedstawiane przez to grono, przemieniony werset. Pewien misjonarz mówi, że widział ten werset napisany w ten sposób w traktatach ewangelizacyjnych, ewangelicznych, i słowo świat jest użyte w Biblii
w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana, 77 razy, ponad 70 razy. I warto wziąć konkordancję Stronga i sprawdzić sobie każde wystąpienie, a następnie wstawienie słów wybrani za każdym użyciem tego słowa. Nie trzeba będzie daleko szukać, aby zobaczyć, jak niedorzeczne jest takie wstawienie. Oczywiście tylko w postaci ćwiczenia takie wstawienie, bo to nie jest prawidłowe zmieniać Słowo Boże. Więc widzisz, miła duszo, jeśli Bóg nie kocha wszystkich ludzi, to my również nie powinniśmy ich kochać. Tak ta nauka do tego prowadzi i historia pokazuje, co się stało z kalwinistycznymi koloniami w Afryce czy w innych miejscach świata. Tam faktycznie mieli wyjątkowo pod górkę w porównaniu z innymi kolonizatorami tubylcy. Ponieważ nasz chrześcijański charakter pochodzi z zamieszkania naszego Pana, nie możemy okazywać atrybutu, cechy, która jest wyższa od Niego. A jednak, co dziwne, Słowo Boże mówi, że mamy kochać naszych wrogów, nasze żony, naszych mężów, nasze dzieci. Jeśli musimy kochać zagubionych grzeszników, a nasz Pan jest świętszy od nas, to musimy wierzyć, że On tym bardziej kocha ich. I będę wierzył w Ewangelię Jana, 3 rozdział, 16 werset, w jej niezmienionej przez naśladowców Jana Kalwina formie. Ograniczone zadośćuczynienie w pięciopunktowym kalwinizmie jest kolejną błędną rzeczą. I to jest rzecz bluźniąca Duchowi Świętemu do tego stopnia, że to wyczerpuje wszystkie znamiona grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Pięciopunktowy kalwinista twierdzi, że Chrystus umarł na krzyżu za grzechy niektórych osób. Twierdzenie, że Chrystus umarł za grzechy niewybranych, nie jest rozsądne według kalwinizmu, ponieważ zgodnie z ich systemem, ich Bóg, wymyślony przez nich Bóg, wybrał niektórych do zbawienia, a resztę wybrał na zatracenie, nie może wymagać śmierci Chrystusa za tych, których i tak nie planuje zbawić. Tak, ta nauka tutaj błądzi. Dlatego ich zdaniem zadośćuczynienie Chrystusa jest ograniczone tylko do tych wybranych. I jeśli zaakceptowałeś całkowitą niezdolność i bezwarunkowe wybranie, konieczne jest ograniczenie zakresu śmierci Chrystusa na Kalwarii, na Golgocie. Tak myśli sobie kalwinista. I jedynym problemem jest to, że Pismo Święte bezpośrednio stwierdza, że śmierć Chrystusa była za każdego człowieka, zakosztował Chrystus śmierci za każdego i że śmierć jest skuteczna dla grzesznika w momencie, gdy uwierzy. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, drugi werset. Daje nam tutaj jasne światło w tym zakresie i on jest ubłaganiem za grzechy nasze. No i zdaniem kalwinistów tutaj apostoł Jan powinien postawić kropkę i iść dalej, ale on tu pisze dalej, a nie tylko za nasze, ale też za cały świat. Tak. Czyli wyraźnie widać, że nie da się tego powiedzieć inaczej. W pierwszym liście Jana 2:2 jest powiedziane, że Chrystusa śmierć, Jego śmierć była przebłaganiem, zadośćuczynieniem nie tylko za nasze zbawione grzechy, ale także za grzechy całego świata. W liście do Hebrajczyków, rozdział 2, werset 9, List do Hebrajczyków 2:9. Ale tego, który na małą chwilę mniejszy stał się od aniołów Jezusa, widzimy przez ucierpienie, śmierć i chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej
za wszystkich skosztował śmierci. Tak, za wszystkich Pan Jezus skosztował śmierci. Skosztował śmierci za każdego. Za każdego człowieka. 1 Tymoteusza 2,6 także nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, jakie znaczenie ma ofiara Chrystusa. I tutaj mamy 1 Tymoteusza 2:6. 1 Tymoteusza 2,6, który dał siebie samego na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. Tak, On dał siebie na okup za wszystkich. Jan Chrzciciel oświadczył w Ewangelii Jana 1,29, Ewangelia 1,29, następującą rzecz. 1,29. A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do niego i rzekł: to baranek Boży, który gładzi grzech świata. Co powiedział? Powiedział, że Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. A w Izajasza 53,6, Izajasza 53 rozdział, werset 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Wszystkich. Czyli widzimy wyraźnie w Izajasza 53,6 Słowo Boże stwierdza, że wszyscy zbłądzili. Czyli możemy założyć, że odnosi się to do wszystkich ludzi na świecie. I że Pan złożył na Jezusa nieprawość nas wszystkich. Wszystkich. Tych samych wszystkich, o których wcześniej jest powiedziane, że wszyscy zgrzeszyli. Ponieważ Ewangelia jest dla każdego, kto chce i składa się z dobrej nowiny, że Chrystus umarł za grzeszników, za wszystkich grzeszników, muszę wierzyć, że zadośćuczynienie Chrystusa nie jest ograniczone. Zadośćuczynienie Chrystusa jest nie tylko nieograniczone i ofiarowane wszystkim ludziom i oferowane wszystkim ludziom, ale Duch Święty obecnie działa, aby przekonać świat wszystkich ludzi o grzechu. Tak, o grzechu. Jednym grzechem, o jednym grzechu. Czyli Duch Święty obecnie działa, aby przekonać świat o grzechu wszystkich ludzi, o jednym grzechu. Grzechem tym jest to, że Chrystus zapłacił karę za ich grzechy, ale oni w Niego nie wierzą. Tak wyjaśnia ewangelista Jan. Jana 16 rozdział, 8 werset i 9 Ewangelia Jana. A On, przyszedłszy, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu, iż nie uwierzyli we mnie. Nie o grzechach, o grzechu. O grzechu, iż nie uwierzyli we mnie. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Tak mówi przecież drugi list Piotra 3,9. Drugi list Piotra, 3 rozdział, 9 werset. Nie zwleka Pan tego, co obiecał, jak to niektórzy uważają za zwlekanie, ale okazuje cierpliwość względem was, względem nas, bo nie chce, aby kto zginął, ale aby wszyscy przyszli do upamiętania. Tak. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Jest to powiedziane między innymi w 1 Tymoteusza 2,4. 1 Tymoteusza, rozdział 2, werset 4.
który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Kolejna kwestia jest taka, że w Piśmie Świętym znajdujemy, że Ojciec dał światu Syna. Syn skosztował śmierci za każdego człowieka, a Duch Święty przekonuje świat. Ponieważ Boże dzieło musi być naszym dziełem, powinniśmy rozstać się z pięciopunktowym zabobonem, pięciopunktowym kalwinizmem właśnie w tym miejscu. Biblia nic nie wie o ograniczonym odkupieniu. Nic nie wie o ograniczonym pojednaniu. To pochodzi z próżnego, intelektualnego rozumowania ludzi, którzy nie zdają się na Słowo Boże, tylko na ludzkie domniemania, przesądy i zabobony. Kolejny punkt dotyczy nieodpartej łaski, nieodwracalnej łaski. Kalwiniści nauczają, że wszyscy ci, których Bóg wybrał do zbawienia, nie będą w stanie oprzeć się Bożemu wezwaniu. Ponieważ ich zdaniem Bóg z góry przeznaczył ich do zbawienia, skutecznie powołuje ich i odradza bez żadnych warunków do spełnienia z ich strony. Słowo Boże naucza, że łaska Boża przynosząca zbawienie okazała się wszystkim ludziom, jak uczy nas Tytusa 2:11. Tytusa, rozdział 2. Jednoznacznie nam to dokumentuje. 2:11. Albowiem okazała się łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom. Zbawienna wszystkim ludziom. Skoro Bóg zapewnił zbawienie wszystkim ludziom, a mimo to wszyscy ludzie nie przychodzą, jest to wystarczający dowód na to, że ludzie jednak opierają się łasce. Tak, opierają się łasce Bożej. Biblia podaje wyraźnie. Biblia podaje jasne. Biblia podaje wyraźne przykłady ludzi opierających się łasce Bożej. Jezus stanął nad Jerozolimą i powiedział, że chce ich zgromadzić do siebie, ale oni nie chcą. Tak przecież poucza nas ewangelista Mateusz w 23 rozdziale. Rozdział 23, werset 37. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posyłani. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Tak. Kiedy Stefan, kiedy Szczepan głosił Żydom, powiedział, że jeśli chodzi o ich postawę wobec Słowa Bożego, są oni sztywnego karku i opierają się Duchowi Świętemu, który ich to Duch Święty powoływał. I to jest wyraźnie powiedziane, że oni byli uczestnikami powołania niebieskiego przez Ducha Świętego, Dzieje Apostolskie 7:51, a mimo to się temu powołaniu oparli, grzesząc przeciwko Duchowi Świętemu, dopuszczając się bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu w tym zakresie. Dzieje Apostolskie 7:51. Dzieje Apostolskie 7:51. Ludzie twardego karku i nieobrzezanego serca i uszu, wy się zawsze sprzeciwiacie Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Autor listu do Hebrajczyków z kolei mówi nam wyraźnie, opisując tych, którzy się cofają ku zatraceniu, że w Hebrajczyków 10:39,
Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się ukrywają ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Tak mówi nam Słowo Boże. I a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a jeśli się kto ukryje, nie kocha się w nim dusza moja. Tak, tutaj jest jasne, że krew Chrystusa była dla nich dostępna do zbawienia, ale została odrzucona. O tym, że Duch Boży walczy z grzesznikami, aby doprowadzić ich do upamiętania, do pokuty i wiary, mówi nawet rodzaju 6 rozdział, werset 3. Czyli pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, werset 3. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać 120 lat. Werset ten mówi również, że Bóg pewnego dnia wyda człowieka, gdy jego łaska będzie się nieustannie opierać. I tutaj widzimy wyraźnie tą zapowiedź. Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwało 120 lat. I tutaj jednoznacznie widzimy taką zapowiedź. Gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Ostatnim punktem w pięciopunktowym kalwinizmie, ostatnim punktem w kalwińskim systemie nauczania jest wytrwałość świętych. Wytrwałość świętych nie należy mylić z raz zbawiony, na zawsze zbawiony, choć niektórzy to mylą i nie można mieć też do nich zbyt wielkich pretensji, ale to są całkowicie inne systemy, więc nie należy ich mylić. Wytrwałość świętych to nie jest raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Wytrwałość świętych to nie jest wieczne zbawienie. Wytrwałość świętych to jest ostatni z pięciu punktów kalwinizmu i to jest P. W tulipie P. Tulip P. I ten punkt wytrwałość świętych w kalwinizmie twierdzi, że ci, których Bóg wybrał do zbawienia, zdaniem tego punktu, wytrwają do końca. I zdaniem tego punktu nie odstąpią ostatecznie i całkowicie od wiary. Czyli de facto jest to zbawienie z uczynków. Ten, kto naprawdę narodził się na nowo, jest wiecznie bezpieczny w Chrystusie i nigdy nie grozi mu utrata zbawienia. Taka jest biblijna prawda, że ten, kto naprawdę narodził się na nowo, jest wiecznie bezpieczny w Chrystusie i nigdy nie grozi mu utrata zbawienia. I to jest całkowicie inne niż kalwińskie nauczanie o wytrwałości świętych, bo wytrwałość świętych twierdzi, że ten właśnie, kto został ochrzczony jako niemowlak, wytrwa do końca. A w jaki sposób się przekonać, że jest się wybranym przed założeniem świata? Trzeba się w kalwińskim kościele jako niemowlak ochrzcić. Natomiast Biblia uczy, że ten, kto uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony raz na zawsze. Ten, kto naprawdę narodził się na nowo, jest wiecznie bezpieczny w Chrystusie i nigdy nie grozi mu utrata zbawienia. Większość fundamentalnie wierzących w Biblii
ludzi, nie znalazłaby w tym stwierdzeniu nic, z czym można by się nie zgodzić, z wyjątkiem zakwalifikowania sposobu, w jaki Bóg wybiera ludzi do zbawienia, stwierdzając, że Boże, Jego wybranie jest zgodne z Jego przedwiedzą. Wieczne bezpieczeństwo wierzącego jest fundamentalną doktryną Pisma Świętego. Jednak fałszywe nauki przedstawione w pierwszych punktach, czterech punktach kalwinizmu, przynoszą i tutaj swoje nieuniknione, trujące owoce. Istnieje tu delikatne, subtelne wykluczenie, którego nie widać w deklarowanym stanowisku, ale które ostatecznie ujawnia się w rzeczywistej praktyce. W kościołach, w których naucza się tych kalwińskich doktryn, występują między innymi, nie wymienię wszystkich, następujące skutki dla tych, którzy przychodzą na zgromadzenia. Po pierwsze, w kalwińskim systemie człowiek, który jest pod przekonaniem ducha i na progu wiary w Chrystusa, wkrótce usłyszy od kalwinistów pięciopunktowych, że sam z siebie nie może wierzyć i ci pięciopunktowi kalwiniści powiedzą mu, jeśli Bóg nie wybrał go do zbawienia, nic nie może zrobić. To jest poważne. Dosyć podobny system mają charyzmatycy związani z jednościowcami. Może nie wszyscy, ale kiedyś do jednego z takiego zboru napisałem, gdzie był głoszony fałszywy nauczyciel William Branham. I ten William Branham właśnie miał takie nauczanie, które mi ten człowiek, do którego wtedy napisałem z przedstawicieli z tego ruchu, i on napisał, jeśli jesteś wybrany przed założeniem świata, to uwierzysz. Jeśli nie jesteś wybrany przed założeniem świata, to niestety nie ma dla ciebie żadnej nadziei. Tak mi napisał. I powiedział, jak rozpoznać, czy jesteś wybrany przed założeniem świata? Tu ci wysłałem pisma Branhama. Jeśli one cię przekonają, znaczy, że jesteś wybrany przed założeniem świata. A jeśli nie będziesz się z nimi zgadzał, to znaczy, że jesteś wybrany do potępienia. No, oczywiście nie przekonały mnie te pisma, bo to same brednie, jest to fałszywy nauczyciel, niewierzący wieczne synostwo Pana Jezusa, więc jego nauczanie jest całkowicie błędne i należy je potępić jako diabelskie. Podobnie ten system kalwiński, drugim tutaj owocem jest taki owoc, że od tego ten kalwinizm pięciopunktowy, kto narodził się na nowo, ale wciąż jest niemowlęciem w Chrystusie, często oczekuje się, że będzie przejawiał życie duchowe, bardziej zaawansowane niż jego faktyczny dotychczasowy wzrost. Ponieważ owoce prawdziwych drzew przychodzą powoli, dęby rosną na przykład bardzo powoli, to taki wierzący, prawdziwy, narodzony na nowo wierzący, który trafił do kalwińskiego pięciopunktowego zboru, zaczyna wątpić, czy naprawdę narodził się na nowo. W ten sposób ktoś, kto jest dzieckiem Bożym, faktycznym dzieckiem Bożym, pod wpływem pięciopunktowego kalwinizmu zaczyna wątpić, czy jest prawdziwym wierzącym, no i siedzi w domu w absolutnej frustracji, przekonany, że Bóg go pewnie nie wybrał, skoro tak to wygląda. Trzeci problem, trzeci owoc tego fałszywego nauczania pięciopunktowego kalwinizmu jest taki, że ci, którzy są zbawieni i prowadzą duchowe życie, zaczynają rozwijać intelektualne poczucie własnej wyższości nad tymi, którzy nie potrafią dostrzec chwalebnych prawd objawionych przez Jana Kalwina. W cudzysłowie chwalebnych, w cudzysłowie prawd,
jedynie zostaje to objawienie. Ponieważ są oni w ich mniemaniu wybranymi przez Boga, a niezbawieni są nie wybranymi do zbawienia, lecz wybranymi do potępienia, których Bóg nie kocha, zaczynają, Bóg nie kocha w ich mniemaniu, Bóg kalwiński, zaczynają przejawiać samosprawiedliwą postawę wobec tych zagubionych w grzechu. No i tutaj się od razu analogia pojawia, bo postawa Żydów wobec pogan, których nazywali psami, zaczyna pojawiać się w życiu takiego pięciopunktowego kalwinisty. Jest to postawa przypisana Janowi Kalwinowi, gdy domagał się kary śmierci dla Servetusa. Pomawia się Jana Kalwina, że domagał się kary śmierci dla Servetusa. I Jan Kalwin, według tego, o co go pomawiają, zajmował się teologiczną częścią procesu Servetusa, który został następnie spalony na stosie. To jest fakt historyczny, że Servetus został spalony na stosie. I o co tutaj chodzi? Servetus wbrew Kalwinowi uczył, że nie wolno chrzcić niemowląt, ale należy chrzcić ludzi w wieku świadomym, samodzielnie wybierających odpowiedzialnie drogę w sprawach sumienia i religii. Oczywiście kalwiniści będą krzyczeć, że Servetus wyznawał fałszywego Boga. No ale jak widzimy, pięciopunktowi kalwiniści też wyznają fałszywego Boga, więc jest 1-1. Więc jeśli mielibyśmy spalić Servetusa za to, to Kalwin powinien na tym samym stosie spalić się ze wstydu co najmniej, a jeśli faktycznie spalono Servetusa i uważa się, że to jest ok, skoro takiego zajadłego heretyka wyznającego fałszywego Boga spalono, no to Kalwin powinien być przywiązany razem z Servetusem. Nie należało mu żałować płomieni. Może powiesz, że Servetus głosił zbawienie z uczynków, no ale kalwiniści też głoszą zbawienie z uczynków, więc jest znowu 2-2 Servetus, Kalwin, jeśli chodzi o mecz na temat heretyków. I tak można wymieniać inne rzeczy. Servetus na przykład twierdził, że ziemia Palestyny jest pustynna, a Kalwin uważał, że to jest, znaczy środowisko Kalwina, bo sam Kalwin może niekoniecznie, że jest to herezja, bo przecież niemożliwe, żeby pustynia była na ziemi mlekiem i miodem płynącym. Ten błąd polega na tym, że kalwiniści wyznają, że teraz jest nowe przymierze i faktycznie w nowym przymierzu Palestyna nie powinna być pustynna. Natomiast wiemy z Pisma Świętego, że nowe przymierze jeszcze się nie zaczęło i ono się zacznie dopiero po widzialnym, powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Każde oko ujrzy Pana Jezusa Chrystusa, zanim ustanowi On na ziemi nowe przymierze. Każdego oko ujrzy i od tamtej pory każdy będzie znał Pana, od najmniejszego do największego. Więc nie będzie tak, że ktoś nie będzie znał Pana, skoro każde oko Go ujrzy przed rozpoczęciem nowego przymierza. I wtedy faktycznie będzie znowu kwitła Palestyna, będzie zielona. Natomiast teraz, nawet jeśli oglądamy sobie działania wojenne z terenu Palestyny w związku z wojną między Izraelem a innymi mieszkańcami Palestyny, no to widać, że to jest teren mało zielony. Może poza kibucami i innymi pojedynczymi rzeczami, ale w czasie, kiedy Servetus był palony na stosie, tam faktycznie była pustynia i tam faktycznie nie było kibuców, nie było zielono. No więc tutaj znowu można powiedzieć, że Servetus miał rację, a nie Kalwin, czyli mamy już w kłamstwach Servetus 2, Kalwin 3. I tak można dalszy mecz na herezję między tymi dwoma herezjarchami. Ja nie twierdzę, że Servetus był ok, bo nie był, skoro miał innego Boga niż chrześcijanie i inną Ewangelię niż chrześcijanie, ale dokładnie to samo było z Janem Kalwinem. Miał inną Ewangelię i innego Boga. Więc jeżeli ktoś uczy bajek, że Bóg wybrał niektórych do potępienia, no to ma innego Boga, bo Bóg Biblii jest tym, który kochał wszystkich i chce
kocha wszystkich i chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Nawet piekło zostało przygotowane nie dla ludzi, tylko dla diabła i jego aniołów. A ci ludzie, którzy się tam znajdą, to jak czytamy w objawieniu, z wielkiego morza umarłych jedynie się zbiera ledwie na jezioro tych, którzy trafią do potępienia wiecznego. Jak wielkie jest jezioro, a jak małe jest morze? No odwrotnie, morze jest wielkie, jezioro jest malutkie. Więc tutaj jest to całkowicie inaczej niż uczy kalwinizm pięciopunktowy i Kalwin Jan też był źródłem części tych zabobonów. Więc jedyna rzecz, która tutaj z takich grubszych się pojawia, no to znowu Kalwin uczył, że nie wolno, po prostu Kalwin uczył, że można chrzcić niemowlęta, że trzeba chrzcić niemowlęta, niezależnie od tego, że nie są w stanie zakomunikować, czy uwierzyły. A Servetus uczył na podstawie tego swojego poznania, że należy chrzcić ludzi świadomych. Więc tak naprawdę, jeśli z punktu widzenia różnic, no to Kalwin jedynie spalić musiał, jeśli brał w tym udział, jak go pomawiają, na stosie Servetusa za chrzest niemowląt i ewentualnie za te różnice na temat tego, czy Palestyna jest pustynna, czy nie. Użycie wyrażenia wytrwałość świętych sprawia wrażenie, że święci robią coś, aby zapewnić sobie zbawienie. Tak jest w pięciopunktowym kalwinizmie. Bardziej biblijnym wyrażeniem wydaje się być zachowanie świętych. I tutaj przytoczę na przykład 1 Tesaloniczan 5,23. I to jest 1 Tesaloniczan 5 rozdział 23 werset. 1 Tesaloniczan 5:23. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a duch wasz cały i dusza i ciało niech będą bez nagany przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. Przez kogo będą zachowane? No przez Boga. I także Judy 1, list Judy, 1 werset. Więc widzimy, jak bardzo fałszywe jest nauczanie pięciopunktowego kalwinizmu. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, którzy są poświęceni Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa. Nie, że się sami zachowują, tylko są zachowani przez Boga. Więc umiłowane dusze, które słuchacie tych słów, zapytajcie swojego brata, odpowiedzialnego za nauczanie w waszym zgromadzeniu, braci, którzy się tym zajmują i stają za kazalnicą, waszego nauczyciela Biblii, zapytajcie o kalwinizm. Nie zadowalajcie się celowo wymijającą odpowiedzią. Człowiek, który trzyma się tych nauk pięciopunktowego kalwinizmu, zazwyczaj nie będzie ratownikiem dusz, ewangelistą dusz, ani nie będzie nastawiony na misję. Jeśli twój kościół nie zajmuje się zgubionymi, może to oznaczać, że pięciopunktowy kalwinizm wykonał już swoją śmiertelną pracę. Więc ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Uwierz w Pana Jezusa, jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony. Pamiętaj, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Niech Bóg ci błogosławi.